Jednym z powodów jest niedostosowanie grzałki, czyli za małą moc grzałki. Na przykład tu jest 36 W. Tu macie tylko maksymalną, czyli ile możecie, a minimalna się okazuje też jest takim, jeżeli otworzycie sobie grzałkę, małym druczkiem jest tu wygrawerowane, jaka jest moc minimalna. Tej grzałki 36-watowej to jest 28 watów, czyli nie powinno się ustawiać mniej niż 28 watów. O czym nie wiedziałem, bo ja sobie ustawiłem tam 20 chyba coś, żeby nie było takie... Wata nie nadąża za pobieraniem tego płynu i on wycieka. No generalnie rzeczywiście jest sprawa taka, że taka z grzałki, sama wata z grzałki, ona jest, no nie wiem jakiej jakości, ale generalnie on jest jej za mało. W tych jednorazówkach, które tam rozbierałem, które wam pokazywałem, tej waty jest więcej, bo ona jest jakby wokół tego czpienia jednorazówki, ona jest cała ta wata obudowana jest ta wata, tak? A tu w tych grzałkach z takich wielokrotnego użytku, to jest zbiorniczek, i ta grzałka jest tylko minimalnie bardzo ma tej nabudowane na tą grzałkę. Mało wsiąka w tą watę tego płynu, więc to rzeczywiście może być taka przyczyna. A trzecia przyczyna to jest zła gęstość olejku. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Na przykład w bazie macie 50 VG na 50 PG. Czyli to jest taki średni, powiedzmy, taki standardowy właściwie ta baza beznikotynowa. Jeżeli macie większą, tą pierwszą cyferkę, czyli 70 na 30, to jest ten płyn gęstszy. Ale powinno się raczej płynów gęstych używać. Na pewno w tym dragu ten płyn gęsty lepiej by się sprawił niż ten rzadki, tak? Niedociśnięcie grzałki. Ale no wiadomo, no to jak niedociśnięcie grzałki, to ona nie dojdzie do tej optymalnej swojej, powiedzmy, pozycji i to mogłoby wyciekać, ale zazwyczaj to mi się wydaje, że to nie jest jakąś przyczyną. Tak, i te grzałki się okazuje, że też z czasem, wiadomo, wychodzą lepsze wersje, że ta wata też może mieć znaczenie, to znaczy jakość tej waty, jeżeli są różne komponenty, z jakich ta wata jest zrobiona. Wiadomo, jak we wszystkim może być lepiej zrobiona lub gorzej. Tak samo te grzałki, stopy metali są ważne też. Jak ona grzeje, czy ona dobrze przegrzewa ten płyn. Ja sobie tu rozwiązanie takie patentowe znalazłem. Wziąłem sobie z grzałki jednorazowej tą watę i włożyłem sobie tu, obudowałem sobie ten zbiorniczek tą watą z jednorazówki, tak? To jest takie moje patentowe rozwiązanie, także, ale możecie kopiować. Bardzo dobrze ten płyn się rozprowadza. Jedyny problem może jest taki, że dużo się tego płynu nie mieści. To znaczy, no mógłbym nalać do pełna, ale wtedy ten płyn podejrzewam, żeby wyciekał. A tak to wlewam sobie trochę tego płynu, wsiąka w tą watę, którą tu włożyłem z tej jednorazówki i jest ok. Także to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie ten niszowy kanał, może coś jeszcze porobię o tych papierosach. Narka, cześć!